Po wyjściu to było bardzo krótko, tego pobytu, tam może do 48 godzin w bezpiece. Nawiązałem kontakt stopniowo z tymi działaczami Solidarności, którzy działali w podziemiu i zostałem zaangażowany do tworzenia na powielaczu drukowanego czasopisma, które nazywało się Solidarność Ziemi Radomskiej, jeżeli dobrze pamiętam. Pamiętam, kiedy pod Katedrą Radomską spotykam jednego ze znanych mi działaczy tamtejszych, który mówi, czy już widziałem takie pismo. Oni są tak zakonspirowani, nikt nie wie kto, co i jak. I takie sztubackie poczucie satysfakcji. Nie? Nikt nie wie, a ja wiem, no oczywiście nie będziemy o tym rozmawiać. To trwało przez parę miesięcy. Potem natomiast, kiedy to zostało przerwane, potem natomiast ja współdziałałem z Kościołem. Był taki ksiądz Jan Pawlik, z którym razem wymyśliliśmy organizowanie, nie pamiętam w datach, jak to wyglądało, Tygodni Katolickiej Nauki Społecznej. Chyba 2 czy 3 takie tygodnie, może 4 przeprowadziliśmy rok po roku, które miały znaczenie przypomnienia społecznej nauki Kościoła i były takim zgromadzeniem na forum otwartym, kościelnym, no, całego leadershipu miejscowej radomskiej i okołoradomskiej Solidarności. Brałem udział w mszach świętych, na których zjawiali się rolnicy z Solidarności RI, choć tam oczywiście te kontakty były rzadsze. Przez krótki czas byłem katechetą ojców jezuitów. Ksiądz biskup radomski Edward Materski ufundował mi takie małe stypendium i zgłosiłem się na Katolicki Uniwersytet Lubelski, żeby rozpocząć doktora, którego później nie ukończyłem, bo znowu przyszła następna fala Solidarności i natychmiast mnie porwała. No i bardzo ważna rzecz w perspektywie mojej osobistej, moich współczesnych przyjaźni radomskich, pojawiło się niewielkie środowisko młodzieżowe, które na maszynie i wielokrotnej kalce biło jakieś tam ulotki, typu tam Wrona Kona i inne podobne rewelacje, rozklejało na przystankach. To była młodzież szkół średnich. Tak się złożyło, że ja najpierw zobaczyłem te ulotki, a potem szczęśliwym trafem zdołałem do tych młodych ludzi dotrzeć, zanim dotarła do nich bezpieka. Oni zaniechali tej swojej, przynajmniej trzon tych ludzi najpoważniejszych, zaniechał tej swojej działalności ulotkowej, co im pewnie nie zaszkodziło. Natomiast zacząłem się udzielać w stosunku do nich jako nauczyciel polityki. Tak jak mnie kiedyś Krzyżewski uczył, tak teraz ja uczyłem młodszych kolegów. Potem oni uczyli młodszych. Jak dzisiaj patrzę na ludzi z pokolenia moich dzieci, którzy też przeszli szkolenie polityczne, to pamiętam, kto komu pałeczkę przekazywał. Mam świadomość, że w Wronie spod ogona nie wypadłem i że sztafeta pokoleń politycznych polskich trwa, choć jest to bardzo wąski strumień, wąskie zjawisko.